podstawowej przedszkoli na rok 2013. Merytoryczna wyzwyka. Paragraf pierwszy. Dokonuje się korekty listy zadań powierzonych Rady Dzielnicy Ustnej w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowania zarządu 4 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Korekty dokonuje się w związku z uzgodnieniami ze Zespołem Ekonomiki i Oświaty. I teraz załącznik. Czy dołączę do uchwały. Lista zadań powierzonych Rady Dzielnicy Ustnej w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Punkt A. Zadania bieżące. Placówka. Przedszkole 23 w zespole szkół pod... Proszę mi się pozwolić zastanowić nad skrótami. Remont pomieszczeń szkolnych zewnętrznych do kuchni 30 tysięcy. Przedszkole 71, przełożenie parkietu wraz z remontem podłoża kwartę 38 tysięcy. Szkoła podstawowa 54, malowanie i wymiana składarki okiennej drewnianej 10 300. Wymiana linii i rur spustowych 10 tysięcy. Szkoła podstawowa 62, wymiana parkietów 10 tysięcy. Szkoła podstawowa 66, zespole szkolno-przedszkolnym numer 7. Odgrzewienie ścian, remont tynków, wraz z malowaniem w pomieszczeniach świetlicy i salach lekcyjnych 25 tysięcy. Szkoła podstawowa 132, ulica Benedyktyńska, malowanie sal dydaktycznych 17 tysięcy. Przedszkole numer 2, cyklinowanie i malowanie parkietów 8 tysięcy. Przedszkole 133, ulica Tyniecka 122, remont tynków od strony tarasu, wymiana linii 15 tysięcy. Przedszkole 133, ulica Benedyktyńska 4, malowanie drewnianego ogrodzenia 15 tysięcy. Przedszkole numer 5, wymiana parkietów 2 tysięcy. Szkoła podstawowa 132, ulica Bolesława Śmianego, remont dachu, wymiana pokrycia wraz z wymianą rynek i rur spustowych 45 tysięcy. Przedszkole 127, wymiana okna na klatce schodowej na okno służące od dymianki klatki schodowej 17,5 tysięcy. Przedszkole 127, wymiana parkietu w salach 12,5 tysiąca. Jest to łączna kwota 255 300 zł. Punkt B. Zadania inwestycyjne. Placówki. Punkt pierwszy. Przedszkole 67, ulica Praska. Wykonanie ogrodzenia terenu 20 tysięcy. Przedszkole 67, ulica Obrońców Poczty Gdańskiej 14. Wykonanie izolacji pionowej i opaskiej 35 tysięcy. Szkoła podstawowa 30, wymiana stolarki okiennej 35 tysięcy. Szkoła podstawowa 40, montaż termoregulatorów przygrzejnikowych 28 tysięcy. Szkoła podstawowa 53, wykonanie wentylacji sali gimnastycznej 25 tysięcy. Szkoła podstawowa 62, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej 30 tysięcy. Szkoła podstawowa 66, w zespole szkolno-przedszkolnym nr 7, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z wymianą rur odprowadzających wodę, opaski oraz schodów zewnętrznych ochrony północnej 20 tysięcy. Szkoła podstawowa 133, zespole szkolno-przedszkolnym nr 8, wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej na wydzianą 42 tysięcy. Przedszkole nr 18, zespole szkolno-przedszkolnym nr 8, montaż termoregulatorów przygrzejnikowych oraz zakup dodatkowego bojlera ciepłej wody do kuchni 15 tysięcy. Gimnazjum 22, wymiana stolarki okiennej 15 tysięcy. Zespół szkolno-integracyjny, tak, wymiana płytek TCV na wykładziny w jadalni, w salach lekcyjnych i korytarzach 48 tysięcy. Przedszkole 140, wykonanie opaski oraz wymiana nawierzchni chodników, kontynuacja 23 tysięcy. I proszę Państwa, dwa słowa komentarza. Listy te wzięły się stąd, że jak Państwo wiecie, musimy zachować z ogólnej puli, jaką dzielnica ma do dyspozycji. 35% środki inwestycyjne, 65% środki remontowe. I po spotkaniu, po uzgodnieniach zero, stąd ta lista, stąd kwoty się nie zmieniają w stosunku do wcześniej przyjętych list rankingowych. Niektóre zadania mogły tylko zmienić jeden wyraz zamiast remontu jest wykonanie bądź no i stąd, żeby było to zadanie inwestycyjne. No i tyle. Myślę,
myślę, że chyba jest... Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Bartek. To są pieniądze, które służą do finansowania programu, to nie wykonania żadnych remontów. Czy szkoła nie zbuduje jakiegoś pieniądze? To były zlecenia tych zadań, więc według tych zleceń takie zostały przypisane kwoty. Natomiast w całości to niektóre zadania można zwrócić do wysokości środków i później dalej kontynuować się, czyli etapować. Więc tak jak wiemy, dobrze, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zrobić? Nie widać, nie słychać za tym głosem. Mamy ten projekt uchwały przez Pan Radny jest za. Projekt uchwały proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 16, 18, 18, 18. Dziękuję bardzo.